dostojność dzisiejszej uroczystości zapraszamy uczennicę Liceum Ogólnokształcącego Alicję Świerczewską oraz ucznia naszej szkoły Roberta Tymoszuka, którzy zatańczą Walca Wiedeńskiego z utworu Marii Dąbrowskiej Noce i Dnie. Była dzieckiem pokolenia, którego biografia napiętnowana została klęską powstania styczniowego. Człowiekiem wrażliwym, któremu od początku nie były obojętne losy ludzkie. Dlatego już jako mała dziewczynka pytała za biuro. I tak przez całe swoje życie szła po ludziom, tworząc dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pomagając różnym społecznościom. W Lozanie i Brukseli studiowała nauki przyrodnicze. Następnie zaczęła studiować socjologię, ekonomię i filozofię w brukselskim Uniwersytecie Nowym. Zaangażowała się jednocześnie w działalność w ruchu postępowo niepodległościowym, należąc od 1910 roku do Stowarzyszenia imienia Joachima de Lettera w Brukseli. Najważniejszym dziełem Marii Dąbrowskiej jest czterotomowy cykl powieściowy Noce i Dnie. Epicki obraz życia środowisk poszlacheckich w Polsce lata 1864-1914. Na uwagę zasługują też zbiory opowiadań Uśmiech dzieciństwa i Gwiazda za ramą. Zainteresowanie budzą także prace popularno-naukowe i publicystyczne, poświęcone głównie sprawom społeczności, np. kooperatyzm na wsi belgijskiej, społeczność zwyciężająca i codzienna praca. W opowiadaniu z cyklu Ludzie stamtąd pochyla się nad tragedią osób skrzywdzonych przez los. Dąbrowska ceniła mądrość i godność. Uchodziła za znawcę ludzkiej psychiki. Po wojnie rozpoczęła powieść przygody człowieka myślącego, które nie zdążyła ukończyć. Maria Dąbrowska zmarła 19 maja 1935 roku w Warszawie. Pochowana została na warszawskim cmentarzu Kowąskowskim. Yeah.
się więcej o ich dzieciństwie. Dzień dobry. Dziękujemy, że mogę dziś z Panią porozmawiać i zadać paru pytań. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę. Wiecie, że zawsze bardzo chętnie spotkam się z młodzieżą. Dlatego też z Wami dzisiaj chętnie porozmawiam. Proszę, usiądźcie. Czego chcielibyście się odebrać dzisiaj dowiedzieć? Jesteśmy poinformowani o obecności Pani w stanie... Maria Dąbrowska, właściwie dla szkolnych Maria Szóstka, rozpoczęła swoją edukację na gęstej Heleny Sylweniowej w Kaliszu w roku 1901. Dzieci, przywitałam Wam nową uczennicę, Marię Szóstką. Witaj, Mario. Dziękuję. Dzieci pomogła mieć walizkę i uporządkować salę. Na pensji semadeniowej, oprócz miłej atmosfery, istotna była edukacja patriotyczna. W czasach zaborów taka działalność była ryzykowna, ale uczennicy chętnie brały w niej udział. Nie znałam patriotyzmu pojętego jako nienawiść i bunt. W naszej szkole Polska zdawała się być już dawno niepodległa. Wszystko tchnęło tam życzliwością do świata, do ludzi i do życia. Mógłbyś powiedzieć coś więcej? Strasznie mnie zaciekawiłeś. Jasne, popieramy studiacie oraz propagowanie gorąco w Polsce. Nie do końca. Chciałbyś może przeczytać? Jasne. Stojąc na gruncie prawdziwego humanizmu, przeciwstawiała się praktyce brutalności i przemocy. Pomagała rozwojowi szkolnictwa na wsi. W końcowym okresie życia pisarka protestowała przeciw antyinteligencji w polityce rządu komunistycznego. Miała poglądy lewicowe, popierała bezludność oraz ideę spółdzielczości jako pośredniką nowoczesności. Bardzo była tolerancyjna wobec homoseksualności. Propagowała ideę spółdzielczości. Potem, chwili odpoczynku, kontemplacji czy skargi. Wywarcy kawiarni ukształtowali modą i zwyczaje. Do kawiarni najczęściej przychodzili mężczyźni. Strażnicy tradycji krytykowali obecność kobiet w niemoralnym miejscu, ale coraz częściej sale zapełniały także wyzwolone damy. Najwcześniej do lokalu przychodzili dojrzali wiekiem miłośnicy prasy, którzy każdego dnia zaczytywali się w lokalnych periodykach. Tego naczynia, więc wolę, żeby nic nie. Nie przesadzasz czasami? Słyszałem już o wypadku śmiertelnego, zawrócił się ciastkiem na starym łoju. Mam bądź jednego i nie mam. Dajże spokój, prosił Bogumił. Przecież to dla niego pewnie szczęście, że umarł. Idzie sobie na koniec bez przeszkody tymi polami, morem, lasami. Nie szatujemy go, nie ciągniemy do domu. Ja nie nad nim odparłam, był to tak. A nad kim spytał, nad czym poprawił się po chwili. Nad tym żegnałam mu jego zdziwieniu, że... Oczywiście. To jest właśnie scena z tego filmu. Co więcej, jest najbardziej rozpoznawaną sceną polskiej kinematografii na całym świecie. Wow, serio mówisz? Przecież to do nas nie oszukał. Przeczytałem na internecie, że już bardzo fajnie. To taki.
Samuel, który przeszła Maria Dąbrowska. Będzie to razem prezent. Jest to dobrze, że prezentuje się skromnie. Jest to fioletowa bluzka. Maria Dąbrowska wieczorem wróciła do góry. Z wielką dumą trzymała za język wyłowioną wcześniej z przydomowego stawu żabę. Kobieta wybierała się właśnie na randkę do francuskich stylu. Stąd ten płat. Jej ubiór był bardzo letni i pod tematykę późniejszego spotkania. Na głowie widać duży, bezrządny kapelusz oraz okulary przeciwsłoneczne. Chciałbym jeszcze podkreślić, że podczas tego występu nie ucierpiało żadne zwierzę. Oh.
Dzień patronki szkoły jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla każdego z nas. Dlatego w przygotowanie apelu postanowiliśmy zaangażować całą społeczność szkolną.